trzeba będzie odbudować całe państwo. Ja odniosę się do jeszcze takiego jednego pytania o to, czy jakieś programy są pisane. One były i są pisane. Ja, jak Państwo wiecie, jestem głównie specjalistą spraw międzynarodowych i uczestniczyłem w pisaniu jeszcze przed poprzednimi wyborami, czyli za poprzedniej kadencji, nie będąc w parlamencie, programu zagranicznego Platformy Obywatelskiej. On jest nadal, mimo tego, co robi Putin i mimo tej wojny, w 85-90% aktualny. Sprowadza się do tego, że Polska nie musi wybierać między ciocią a wujkiem, czyli przysłowiową Merkel, której już zresztą nie ma, a wujkiem samym, tylko powinna grać i grę atlantycką, i grę europejską, i żeby ją grać, to musi mieć jakąś siłę wewnętrzną i w regionie. No, żaden z tych warunków nie jest przez władze PiSu spełniany. Tak? Umiejętności są. Ale moim zdaniem nawet umiejętności oni w ogóle nie mają, ale oni nawet nie rozumieją tego, że jak się rzucili w ramiona Trumpowi przez 4 lata, to tak naprawdę stało się to ze szkodą dla interesów Rzeczypospolitej. Tak? Pomijam to. Znaczy naprawdę są zespoły, zobaczcie, więcej raz na miesiąc, teraz już chyba częściej, Donald Tusk ma takie spotkania programowe, na których pokazuje część osób, które z kolei programowo pokazują część przyszłych działań. I to jest uwaga druga, że to jest robione i na pewno będzie robione, ale trzecia dotyczy tych rozliczeń. Tak? Drodzy Państwo, znaczy oprócz tego, co słusznie powiedzieli obaj koledzy, pan prezydent i pan marszałek, to wiemy, bo z Adamem codziennie, czy nie wiem, no, 2 tygodnie w miesiącu jesteśmy koło kolegów, no jakoś tam kolegów, no bo spełniają te same funkcje, chociaż towarzysko naszymi kolegami nie są chyba nikt w tej kadencji z PiS-u, ich nastroje się radykalnie zmieniają. Radykalnie. Podczas tej kadencji. Oni na początku byli butni, oni na początku przecież próbowali przez całe miesiące, czy może nawet z 1,5-2 lata wywrócić tą większość w Senacie, którą myśmy zbudowali. Oni uważali, że ten Senat jest aberracją, a normalną koleją rzeczy jest to, że oni wszystkim rządzą. W tej chwili już jest inaczej. My już mamy większą większość, przepraszam za tautologię, bo mamy dwóch pierwotnie z PiS-u senatorów, którzy w tej chwili w większości zdecydowanej głosowań są z nami, czyli pana Zająca od Gowina i pana Jackowskiego, no, takiego już w tej chwili niezależnego. Oni naprawdę coraz bardziej chodzą po bokach korytarzy. Naprawdę, naprawdę tak jest. I jedną z przyczyn jest to, co oni nam mówią, niektórzy z nich, którzy z nami rozmawiają nieoficjalnie, że oni wiedzą ilu ich, akurat z Senatu pewnie nie, albo prawie nie, ale wiedzą ilu z ich kolegów partyjnych czekają w niedalekiej przyszłości no, sprawy prokuratorskie co najmniej, jeśli nie sądowe. I oni to wiedzą i dają nam znać, że oni to wiedzą. Ostatnia uwaga do Państwa pytania, jak można w tej chwili blokować. Bo takie był pana doktora pierwotne pytanie. Ta kadencja też pokazuje, jak niedoskonałe, żeby nie powiedzieć wręcz dalece niewystarczające są kompetencje Senatu. Tak? Bo wystarczy bezwzględna większość 231 głosów, żeby wszystko, co my zrobimy, prawie wszystko, zaraz powiem o tych wyjątkach, wrzucić do kosza. Ale po pierwsze też się kruszą, też coraz częściej w Sejmie nasze poprawki przechodzą. 2 tygodnie temu, po ostatnim posiedzeniu Senatu, w Sejmie przeszły 2 absolutnie kluczowe nasze poprawki do prawa podatkowego, czyli zwiększenie odpisu na organizację pożytku publicznego,
fundację, tak? Umownie rzecz biorąc, czy kolokwialnie, z procenta na półtora i wspólne, całkowite rozliczanie rodziców z dziećmi, w tym rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, tak? Dlaczego? No bo ktoś porozmawiał z Kukizem, no i te trzy, on plus trzy głosy jego ludzi przeważyły. Nie? To jest dla PiS-u ogromny cios. Prezydent to podpisał, także no... Realnie coś przewalczyliśmy. W kilku rzeczach Senat był absolutnie kluczowy. W tej kadencji mówię o trzykrotnym odrzuceniu kandydatów PiS-u partyjnych na Rzecznika Praw Obywatelskich. Pana Waszczyka, czy jakoś tam pana Wróblewskiego i panią Staroniową. Jest może nie idealny, ale przyzwoity Rzecznik Praw Obywatelskich. No i w tym, żeśmy nie dopuścili, Adam przecież to pamięta, bo walczyliśmy razem, do wyborów tych kopertowych przedwczesnych zresztą, tak? Gdybyśmy tego nie przetrzymywali, nie proszowali na tym 29 dni, no to by one się odbyły. Tak się nie mogły odbyć. Oczywiście wielka rola samorządów tutaj też, które nie udostępniały list wyborców. Znaczy do... słowo sobie. Ja już właśnie kończę. Ale w wielu sprawach my przy tym, że robimy wielki raban w Senacie, realnie nie jesteśmy w stanie odwrócić biegu spraw, bo wystarczy 231 głosów, w tym niektórych przekupionych, o czym wszyscy wiemy, również z nieodległych terenów, stąd niektórzy dali się przekupić. Jeden, niektórzy jeden, sztuk raz. Bez wskazywania palcami, no przeważnie te 231 mają, ale coraz częściej się kruszą.